Po wystartowaniu z Bukaramanga, 3,5 godziny później, dotarliśmy na lotnisko w miejscu, gdzieśmy planowali. Na szczęście zaraz po przylocie nie musieliśmy zbyt długo czekać. Od razu udało nam się złapać taksówkę, która nas przetransportowała prosto do hotelu. Dzień dobry, siemaneczko. Witamy w dniu pierwszym naszej wycieczki w innym miejscu. Jesteśmy w mieście Cartagena. Teraz przyszliśmy sobie na śniadanie. Nie mamy dzisiaj konkretnego planu, co robić, gdzie iść i co nagrywać, więc dzisiaj będzie taki spontaniczny filmik, ale mamy plan sobie pochodzić po starym mieście, bo jest bardzo ładnie, pewnie polatam trochę dronem. No i później pewnie sobie coś tam porozmawiamy, więc zapraszam do oglądania. Good morning! Dzień dobry. Więc tak Kolumbijki wyglądają w Kolumbii. Ok, what is for breakfast? No sé, estoy mirando que desayunamos.
gracias. Manco. Hi, hi. Hola, bienvenidos a Colombia. No, witamy w Kolumbii, więc my jesteśmy teraz w restauracji, jest pora obiadowa. Widzieliście, jak sobie spacerowaliśmy. Bardzo, bardzo ładne miejsce, jest wiele miejsc, gdzie można pójść, pozwiedzać, zjeść, wypić. Jest bardzo dużo ludzi, którzy cię zaczepiają i... którzy cię zaczepiają i próbują cię ściągnąć do swojego miejsca albo coś ci wepchać i sprzedać. No, więc u nas jest przerwa obiadowa, więc sobie zjemy coś i mamy plan, że pójdziemy do hotelu, ale wieczorem jeszcze chcemy odwiedzić najbardziej popularną restaurację tutaj. No, więc zostańcie z nami i do końca zobaczycie, czy uda nam się wbić do środka. Jak się uda, to na pewno będzie co poglądać. A teraz Judy się tu mi mądrzy, więc ona chce kilka słów powiedzieć do kamery, więc proszę bardzo, oddaję jej kamerę. Hola chicos. No, now you talk? Now you talk with camera? Okay, now talk. Now camera is for you. No. Eliminar this. This is your country, your city, Cartagena. Bueno, pero again, eliminar en again. Hola chicos, hoy estamos de visita en la ciudad de Cartagena. Hemos grabado mucho contenido para ustedes, así que espero les guste. Es una ciudad mágica, llena de muchos colores, mucha aventura y muchas cosas por conocer y por vivir. Thank you.
Niestety się rozpadało i musieliśmy się przenieść w inne miejsce.